witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Oznacza zmiana firanek w domu. Oznacza to tylko jedno. Świąteczne porządki. Dzisiaj przyjechała moja teściowa, która jest nieoceniona w ogóle. Najlepiej myje okna na świecie, naprawdę. I nie mówię tego na zasadzie takiej, żeby wiecie, się przypodobać, ale naprawdę moja teściowa jest po prostu specjalistką od mycia okien i wieszania firanek. To jest ten woal, który Wam pokazywałam w holu z... No z Eurofiran, o Boże, jestem taka zmęczona, słuchajcie, że brakuje mi słów. No bo wiecie, mnie przy maleńkim dziecku, przy zdalnej nauce i wszystkim naraz w domu byłoby bardzo trudno jeszcze znaleźć czas na mycie okien i wieszanie, na przykład prasowanie firanek, więc teściowa mi pomogła, także okna już umyte, firanki są zmienione. Pokazuję Wam, jak wyglądają w oknie, tam jeszcze woda od żelazka stoi, balony po urodzinach Bartusia, ale okno, jak już jest czyste, to wiecie, po środku ta szafka będzie gdzieś przestawiona, ta witryna i tam ma stanąć żywa choinka, także... Już zaczynają się świąteczne porządki, także zachęcam Was do zaczęcia na przykład od przetarcia okien. A tutaj ten bałagan oznacza tylko tyle, że przyjechały z piwnicy, ze starego mieszkania ozdoby świąteczne. Tu już nawet widzę, Mikołaj wjechał. Także dzieci już pozabierały swoje choinki i ozdoby na górę, a mnie z tym... całym bałaganem zostawiły. U nas jeszcze nie ma choinki, bo będziemy mieli tutaj na dole w salonie żywą, no ale ozdoby już są, także muszę je teraz posegregować, pogrupować i zaczyna się dziać. Cześć, dzień dobry, bo nie wiem, czy się już dzisiaj witałam z Wami w tym vlogu, w tym vlogmasie. Tak, słuchajcie, bo nagrywamy vlogmas. Tutaj widzicie już jakieś takie przypadkowe dekoracje świąteczne, ale one na razie tutaj stoją, bo po prostu... jeszcze nie mam absolutnie przygotowanej, wiecie, koncepcji na wystrój tego pokoju. To już w ogóle szkoda, że nie widzicie, co tutaj się dzieje na podłodze. Pudełek, reklamówek, wszystkiego mam mnóstwo do poskładania, a czas niestety muszę sobie jakoś dzielić między dom, między dzieci, między nagrywanie i gotowanie i takie, wiecie, więc taką zwykłą prozę życia. Po pierwsze, chciałam się odnieść w tym vlogmasie do tego szczekającego psa, bo ostatnio jak wrzuciłam vlog, nie vlog, haul mieszany, ja dostałam mnóstwo komentarzy o szczekającym psie. Jedne były bardzo zabawne, drugie były współczujące, ale też tam był jakiś taki poirytowany komentarz, że przez tego psa w ogóle nie da się oglądać tego filmu. Po pierwsze, bo być może są tu jakieś osoby, które są nowe na kanale, to nie jest mój pies, to nie jest nasz pies. My nie mamy psa, mamy dwa koty. Ja nie mam wpływu na koty, które... na psy, które tutaj mieszkają w okolicy. I rzeczywiście mamy tutaj takiego psa, który bardzo często i bardzo głośno ujada. Ja akurat mam... Co tam się dzieje? Jakieś odgłosy słyszę, mam przymknięte drzwi. Ja akurat mam pokój z oknem na tą stronę, na której jest ulica, na której ten pies mieszka, żyje, wychodzi. I powiem Wam, że ja się tak do niego przyzwyczaiłam, on bardzo często ujada, właściciele z tym nic nie robią. Ja się do tego psa tak przyzwyczaiłam, że ja bardzo często go nie słyszę. Ja sobie żyję z nim w symbiozie, on tam sobie szczeka. Ja zawsze tłumaczę to, że to jest pies, to jest zwierzę, no taki ma temperament, taki jest. No, no pewnie, że czasami naprawdę mi to przeszkadza, ale bardzo często właśnie ja go nie słyszę. Ja się wyłączam. I to jest trochę tak, jak ja się wyłączam nieraz od negatywnych emocji. Ja nauczyłam się sobie w życiu bardzo wiele odpuszczać, bo osoby wysoko wrażliwe, jeszcze introwertycy mają to do siebie, że bardzo wiele rzeczy biorą do siebie, bardzo rzeczy analizują w głowie, bardzo wiele rzeczy ich dotyka, bardzo wiele rzeczy widzą więcej niż, powiedzmy sobie, normalni, przeciętni ludzie, którzy na wiele z tych spraw nie zwróciliby uwagi. I ja chyba tego psa też gdzieś w głowie sobie odpuściłam. Musicie też wiedzieć, że ja nagrywam przy zamkniętym oknie, nawet jak było gorąco. Teraz jest na przykład słońce, mogłabym sobie rozszczelnić okno, ale ponieważ ja wiem, że ten pies może zacząć ujadać, to ja zawsze tutaj mam okno zamknięte, wiecie, na fix. I to, że ten pies nieraz Wam przeszkadza, ja na to nie zwracam w filmie uwagi, nie mówię Wam, o sorry za tego psa, to znaczy, że ja go po prostu nie słyszę. Także słuchajcie,
wybaczcie mi czasami te odgłosy, ale ja nie nagrywam w studio nagrań, ja nie mam wygłuszonej ściany, ja nagrywam w zwykłym domu, w zwykłym pokoju, bez jakiegoś, wiecie, to nie jest pokój YouTube'owy do nagrywania, to jest po prostu dom, w którym my żyjemy i to, że czasami tego psa słychać, to ja Was mogę przeprosić, jeżeli Wam to naprawdę przeszkadza w odbiorze, ale ja nie mam na to wpływu. I jeżeli ja nagrywam w tym czasie tutaj, to znaczy, że to jest jedyny czas, w którym ja mogę nagrać kawałek do odcinka. Kolejna rzecz, do której chciałam się odnieść, to jest to, że Wy mi często piszecie, jak Ty to robisz, że Ty tak promiennie i dobrze wyglądasz po porodzie, nie wiem, w połogu, przy karmieniu piersią, przy noworodku, przy wstawaniu w nocy. To jest bardzo różnie z tym wyglądem, wiecie. Jak Ty to robisz, że Ty się zawsze dobrze czujesz? Nie, dziewczyny, to nie jest tak, że ja się zawsze dobrze czuję. Ja po prostu nie przychodzę do Was, jak się ekstremalnie źle czuję, albo jak jestem jakoś ekstremalnie źle zmęczona. A jeżeli nawet przychodzę do Was, jak się źle czuję, na przykład powiem to raz i ucinam temat, dzisiaj mam migrenę, okej? I to, że ja tutaj przyszłam do Was, to, że ja do Was mówię, to ja robię to na przekór tej chorobie. Ja robię to po to, żeby starać się normalnie żyć, żeby nie dać się zdominować przez rzeczy, które właśnie sprawiają, że ja jestem zmęczona, że nie wiem, jestem obolała, że to jest jakaś część mojego życia i ja chcę żyć mimo to, normalnie. A to, jak ja to robię, że dobrze wyglądam według Was, dziękuję, jest to naprawdę bardzo miłe, ale słuchajcie, naprawdę, ja mam i podkrążone oczy i zdarza mi się być bardzo niewyspaną, bardzo zmęczoną. No jeżeli to jest, wiadomo, jakieś takie ekstremum, to ja po prostu tutaj nie przychodzę, nie włączam aparatu, żeby nie narzucać się Wam z jakimiś takimi negatywnymi emocjami. Poza tym po prostu mi się nie chce, potrzebuję odpocząć, czy się zregenerować i nie uważam też, żeby to był dobry pomysł, żeby pokazywać ludziom. To nie chodzi o to, że ja ukrywam jakieś emocje złe, zmęczenie i tak dalej, tylko ja uważam, że niepotrzebne jest przychodzenie do większego grona odbiorców z takimi negatywnymi wibracjami. Może po prostu tak, ale oczywiście każda z nas, i ja, i Ty, i Wy, wszyscy mamy prawo do tego, żeby poczuć się źle, żeby być sfrustrowanym, żeby zmieniać zdanie, żeby być zmęczonym najnormalniej w świecie, żeby być obolałym, żeby być wściekłym, żeby być wkurzonym, żeby nie powiedzieć mocniej. Ale mamy do tego prawo, tylko mamy też prawo do tego, czy my chcemy to komuś pokazać, czy nie, czy chcemy to zachować dla siebie, czy potrzebujemy to przetrawić w środku, każdą jedną emocję. Każdy człowiek rozbiera na swój własny sposób. Są tacy ludzie, którzy muszą, są stadni i muszą się podzielić emocjami złymi i dobrymi z innymi ludźmi, a są tacy ludzie jak ja, którzy bardzo wiele emocji, rzeczy muszą przepracować sami ze sobą w środku. I dopiero po przepracowaniu w środku otwiera się jakaś szufladka w głowie, która mi powie, czy ja chcę o tym komuś powiedzieć. I to już nie chodzi tylko o moich widzów, tylko w ogóle, czy ja chcę komuś o tym powiedzieć. Komuś z mojego takiego, wiecie, realnego, bliskiego otoczenia, komuś z rodziny, komuś z przyjaciół i tak dalej. Bardzo często introwertycy, ja mówię też właściwie w swoim imieniu, my jesteśmy przez to oceniani. A, bo Ty coś ukrywałaś, Ty czegoś nie powiedziałaś. No nie, bo taką podjęłam decyzję, ale nikomu nie robię krzywdy tym, że na przykład nie obnoszę się z pewnymi swoimi sprawami, odczuciami czy emocjami. No i tak. I to chciałam Wam powiedzieć, ale jeżeli jesteśmy przy takim aspekcie, co Ty robisz, że wyglądasz tak promiennie, co jest bardzo miłe, to ja chciałam Wam pokazać, co ja robię, bo może to jest, słuchajcie, ta tajemnica tego, że według Was ja wyglądam promiennie. Ja używam po prostu dużo kosmetyków, które są rozświetlające. Znaczy dużo, przyniosłam tutaj 3 te kosmetyki, ale rzeczywiście są to rzeczy, których ja używam codziennie. Może to powoduje, słuchajcie, że po mnie nie widać zmęczenia, co nie znaczy, że ja jestem wiecznie zmęczona, bo ja naprawdę, mimo tego, że mam w domu noworodka i 2 dzieci w wieku szkolnym, ja nie jestem wiecznie jakaś, nie wiem, udręczona i przemęczona, ale są rzeczywiście takie dni. Pierwszą rzeczą cudowną, która na pewno się pojawi w ulubieńcach listopada, to jest rozświetlająca esencja do twarzy Uriage. I to jest taka esencja o konsystencji bardzo rzadkiego żelu, którą wylewam sobie kilka kropli na dłoń i wciskam w twarz. I to jest krok, który ponawiam i rano, i wieczorem, przed nałożeniem kremu, serum, przed jakąkolwiek pielęgnacją. Pięknie pachnie i wydaje mi się właśnie, że być może ma wpływ na to, że ta skóra się rozświetla. Kolejną rzeczą, bez której nie wyobrażam sobie poranków, to jest krem rozświetlający pod oczy Refreshing Eye Cream z Origins, z tej serii Ginseng. To jest ten krem pomarańczowy i on właśnie ma taką drobniutko, wydaje mi się, zmieloną, nie wiem, mikę, czy coś takiego odbijającego światło. I ja to rzeczywiście używam codziennie rano. No, dla młodej mamy, słuchajcie, w ogóle dla mamy jakiejkolwiek, to jest krem
ratujący właśnie takie nieprzespane spojrzenie, ale nie niwelujący opuchnięć przed oczami, które ja mam od zawsze i wiecie, to jest u mnie normalne. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlenie, to wydaje mi się, że być może te oznaki zmęczenia pod oczami on mi pomaga ukrywać. A trzecia rzecz, i to jest coś, o czym ja już Wam mówiłam, że zrobiłam sobie sama prezent na urodzenie dziecka, to jest paletka Ambient z Hourglass. Kupiłam ją jeszcze jak byłam w ciąży, już na takiej końcóweczce, chyba tydzień przed porodem, na jakiejś tam promocji minus 20 w Sephorze i to jest rozświetlająca paleta do konturowania twarzy, ja jej używam codziennie. Tutaj jest taki puder rozświetlający róż i bronzer. Ja w ogóle kupiłam sobie bardzo dawno temu miniaturę różu z Hourglass i jestem w nim zakochana i dlatego jak zobaczyłam właśnie, chciałam sobie coś kupić z okazji urodzenia dziecka, więc jak zobaczyłam właśnie, że jest promocja i są też kosmetyki Hourglass w to włączone, to postanowiłam, że sprezentuję sobie tą paletę i jestem zachwycona. Twarz wygląda świeżo, przepięknie się wtapia w skórę. Ja, wiecie, nakładam sobie ten puder na powieki. Może to też jest jakaś, nie wiem, tajemnica, że ja nie używam na przykład cienia, tylko używam rozświetlacza albo pudru rozświetlającego na powiekę. Trochę bronzera, trochę różu, trochę się omiotę właśnie tym pudrem na jakiś delikatny podkład albo krem BB, trochę tuszu do rzęs i już. I pomadka do ust, której też ostatnio używam namiętnie, jeżeli maluję usta, to jest pomadka Neo Makeup. Dostałam ją od swojej córki na urodziny w kolorze 03. Jak ona się nazywa? Bodajże Chloe była nazwa tej pomadki, natomiast tutaj nie widzę. Może, a tak, jest. 03 Chloe. I to jest taka matowa pomadka o satynowym wykończeniu. Też codziennie nakładam ją na usta, jeżeli mam ochotę się troszeczkę podmalować, bo ona jest taka nienachalna, ale wydaje mi się, że też tak właśnie świeżo wygląda. Także jeżeli szukałyście jakiejś tajemnicy mojego rozświetlonego wyglądu, no to te kilka rzeczy, które bym tutaj pokazałam. A w paletce to jestem po prostu zakochana. W ogóle wydaje mi się, że kosmetyki marki Hourglass, jeżeli chodzi o kolorówkę, mogłyby podbić moje serce. Także kto wie, może jeszcze coś zagości. Natomiast ta paleta Ambient jest cudowna, bardzo właśnie taka nienachalna. To są w ogóle produkty wypiekane. Ja myślę, że jest nie do wykończenia przez normalnego śmiertelnika. Także no, to było to. Taka krótka, no nie wiem, o, prawie 9 minut pogadanki nam wyszło do tego vlogmasa. Nawet nie wiem, jaki jest odbiór, słuchajcie, pierwszego odcinka, bo nie miałam jeszcze czasu dzisiaj spojrzeć no, ani do komputera, ani na wyświetlenia, a jest godzina 14, nie wiem, czy to widać, bo się otwiera, bo się odbija światło. Jedyneczki produkt pachnie kokosem. Nie powiedziałam Wam tego, więc jeżeli potrzebujecie jakiejś rekomendacji, to pachnie jak wnętrze Rafaelu. Zaraz sobie zajrzymy pod dwójkę. No i nie wiem, czy jeszcze uda mi się coś dzisiaj dla Was nagrać. Mam jakieś tam urywki, także złożę tego vloga. Godzina, o której ja opublikowałam, słuchajcie, tego vloga, jest totalnie przypadkowa. Bo to chyba była 6:30, bo to jest godzina publikacji vlogów sobotnich. I ona tak mi się ustawiła i mówię, okej, niech idzie tak rano. Także dajcie znać, czy odpowiada Wam taka godzina, czy na przykład wolałobyście może wieczorami. Ale myślę, że niech zostanie tak, jak jest. Okej, więc na zakończenie tego vlogmasa dzisiejszego otworzymy sobie dwójeczkę.
Myślałam, że to będzie bardzo trudne jedną ręką, ale jednak nie. O, i tutaj jest żel, od którego moja miłość do produktów marki Soap & Glory, do produktów o pielęgnacji ciała się zaczęła, bo to jest Clean On Me, przepiękny zapach, perfum Coco Chanel Mademoiselle i to jest żel pod prysznic? Tak, to jest żel pod prysznic. Bardzo, bardzo wydajny. Słuchajcie, ja przy butelce 400 ml naprawdę, używając z moją córką, mam 2 miesiące, to już na pewno pod prysznicem taki produkt, także to jest taka miniatura, ale ona też jest na wiele, wiele użyć. Cudowny zapach. Od tego zaczęła się moja miłość właśnie do kosmetyków marki Soap & Glory, także kalendarz zostawiam. Jeżeli nie uda mi się już dzisiaj z Wami pożegnać, to żegnam się w tej chwili. Dziękuję, że oglądacie mój vlogmas. Mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę podoba. Wiem, że o nastrój świąteczny wszystkim jest trudno. Będziemy się starać jakoś ten nastrój budować, a jak tylko będzie padał śnieg, to będziemy go łapać w oku kamery. A teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Cześć!